Siemaneczko wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku Zagrajmy w Spyro Season of Ice na Game Boy Advance. W poprzednim odcinku przeszliśmy cały drugi świat pod nazwą Winter Fairy Home, gdzie stoczyliśmy pierwszą walkę z Grendorem, jak i rozpoczęliśmy najgorsze poziomy jakby w całej tej grze. No i ten poziom rozpoczyna jeszcze gorsze poziomy, a raczej ten świat rozpoczyna jeszcze gorsze poziomy. Aczkolwiek, tak jak obiecałem sobie od odcinka drugiego, będę starał się nie wyzywać tej gry na każdym kroku. Więc tak, to był bodajże Sunny Fairy Home. Sunny Fairy Home? Czekajcie, jak to było? Sunrise, przepraszam, Sunrise. Więc tak, Sunrise Fairy Home jest to, że tak powiem, jeden z... Można by powiedzieć, że jeżeli chodzi o widok, grafikę i tak dalej, to mam wrażenie, że jest to jeden z takich moich nawet światów. Nie będę mówił, że jest on przesadnie dobry, ponieważ poziomy w tym świecie są po prostu przesadnie złe. Uratowaliśmy Heidi, nie wiem co to w ogóle za imię, pierwszy raz słyszę o takim imieniu. Bardziej imieniu, ale dobra. Przed chwilą widzieliśmy Biankę, która jakby stoi przed portalem, który ma nam odblokować świat ostatni, czyli Summer Fairy Home. Ponieważ tak jak już wspomniałem w odcinku pierwszym, są to dosłownie odwrócone pory roku. Zaczęliśmy od Autumn, czyli od jesieni, potem była zima, teraz mamy wiosnę, a potem będzie lato. Troszeczkę dziwna kolejność moim zdaniem, bo moglibyśmy równie dobrze zacząć od zimy, ponieważ hej, Season of Ice, to byłoby bardzo tematyczne, pierwszy świat byłby zimowy, to byłoby bardzo tematyczne. Ale nie, lepiej zrobić inaczej. Because of Universal i Digital Eclipse, ludzie, którzy są odpowiedzialni za wydawanie portów gierek. Teraz uratowaliśmy Judy? Nie wiem, chyba tak to się mówi. Ale tak czy siak, przed jakby nagraniem tego odcinka oglądałem sobie let's play takiego zagranicznego youtubera Crystal Fisher. Być może kojarzycie, być może nie kojarzycie. Ale Crystal Fisher tak jakoś moim skromnym zdaniem dziwnie jest spokojny na tych odcinkach z tego Spyro. I mam małe podejrzenie, że robi to też w postprodukcji, czy inaczej post komentary. Ale co ja tam wiem, musiałbym jeszcze bardziej się zagłębić w ten jego let's play. Wiem, że tam trochę pooglądałem sobie w ramach, nie wiem, zobaczenia sobie, jak będzie świat trzeci wyglądał. Znaczy, ja wiem, jak świat trzeci wygląda, ale wiecie, tak sobie troszkę przypomnieć. No ale dobra. Zanim jednak będę przechodził dalej, dzisiaj przeczytamy sobie dwa komentarze na tym oto odcinku, ponieważ tak, widzowie na muszce activated. Aczkolwiek to będzie bardziej na zasadzie przeczytania 5 pytań od Mateo Gaming oraz tam 3 pytań od jednego mojego widza, raczej nie pytań, a bardziej sugestii, bądź też, nie wiem, wyrażenia swojej opinii. Zresztą sami sobie zobaczycie. Pasywnym przeciwnikiem, który sobie, wiecie, skacze i nie zada nam obrażeń, są to zajączki. Jak sami zresztą zauważyliście. Casey. Uratowaliśmy Casey. Tak by the way, jeżeli właśnie będziemy... jeżeli Spyro spłonie te wszystkie kwiatki... O, i tutaj ciekawy bug, patrzcie na to. Widzieliście przed chwilą? Podchodziłem do wróżki i ona zmieniała kolor. Tessa. Tak, uratowaliśmy Tessę. Ale tak, takie coś jeszcze Pixel pokazał na swoim live streamie. Więc jeżeli chcecie sobie obejrzeć zapis, to sobie obejrzcie. Tam on również coś takiego pokazał. Tak więc pozdrawiam cię, Pixelu. Diretro. No i cóż, i teraz będziemy robić tak zwane w poszukiwaniu klejnotów. Powiem wam szczerze, że jeszcze nie nagrałem gameplayu do ostatniego świata. Najprawdopodobniej dzisiaj to będę robił. Tak więc nagram gameplay i możliwe, że za jakiś czas go skomentuję, żeby raz na zawsze skończyć ten let's play. Bo uwierzcie mi, nie będę chciał robić z tego żadnego V2, ani V3, ani V4. Po prostu zostawię ten let's play tak, jak on jest, ponieważ nie uważam, że on jest jakiś przesadnie źle nagrany, po prostu troszeczkę inna perspektywa, zamiast jakby zachwalania gierki albo w pewien sposób mówienia pozytywnych rzeczy, to w pewien sposób chcę tę grę na każdym kroku obrażać, ale no kurde, powiem wam szczerze, ciężko jest tej gry, wiecie, tak, no nie obrazić przez to, co się dzieje w tej gierce.
Płacąc 800 klejnotów dla Morimaxa, rozpoczynamy pierwszy poziom w trzecim świecie Sparksa. I jaki to jest poziom? Aż muszę w ogóle zobaczyć, bo szczerze ja nie pamiętam nazwy, ponieważ najgorsze jest w tym wszystkim to, że jeżeli chodzi o Spyro Season of Ice, to te poziomy w ogóle nie są w żaden sposób oznaczone. Po prostu płacisz i wchodzisz. Ten poziom to jest Caterpillar Gardens, czyli ogrody Caterpillarów, przepraszam najmocniej. I chyba nie muszę mówić, na czym polega poziom Sparksa, ponieważ wszystkie działają tak samo. Musisz w odpowiedniej ilości, w odpowiedniej kolejności zebrać, i ilości właściwie, klucze. I dane klucze będą ci odblokowały daną bramę i hej, będziesz tam jakby niszczył mrowiska i te wszystkie żuki, czy nie żuki, to co w ogóle tutaj chodzi, tak więc no, to już żeśmy widzieli i przy okazji będziesz zdobywał power-upy, jak na przykład teraz. I muzyka, która leci podczas tego montażu przyspieszonego, to jest muzyka z tego oto poziomu, jakby co. Dobra, przejdźmy może już do pierwszego użytkownika, jakim jest Mateo Gaming. I zadałeś aż 5 pytań. Jedziemy z koksem. Co sądzisz o Spyro Enter Dragonfly? Tak bardziej szczegółowo. Co mogę sądzić o Spyro Enter Dragonfly? Spyro Enter Dragonfly moim zdaniem jest grą, która ma niby jakiś potencjał, ale z drugiej strony pokazała, że jest bardzo słabą grą na konsolę. I to mówię tak całkiem z czystą premedytacją. Uważam, że Spyro Enter Dragonfly jest słabą grą. Może ma jakiś potencjał, ale studio, które wydawało Enter Dragonfly, z tego co wiem, to już dawno upadło. I uratowaliśmy Roxy, by the way. I mamy już wszystko zdobyte z tego oto poziomu. Dzięki czemu poziom Sparksa Caterpillar Gardens jest zaliczony w 100%. Nie ma żadnych problemów, tak jak w poprzednim poziomie Sparksa, gdzie kurde musiałem wracać, bo wróżki nie uratował Sparks. Ten idiota cały. No ale dobra, nie będę go obrażał. Tak więc, jeżeli chodzi o bardziej szczegółowo, gra ma w sobie potencjał, może graficznie nie wygląda źle, ale tak czy siak moim skromnym zdaniem jest to słaba gra Spyro. I nigdy raczej nie będę mówił jakiegoś mega pozytywnego zdania na temat Spyro Enter Dragonfly, ponieważ to jest kolejna gra, która jest moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, zaczęła te właśnie gorsze gry Spyro. Chociaż A Hero's Tale, The Legend of Spyro, czy tam jeszcze inna seria ze Spyro, była również spoko. Attack of Rhinox bardzo lubię, jeżeli chodzi o gry na handheldowe konsole typu Game Boy Advance czy coś takiego. I sorry, jakbyście słyszeli jakieś takie, nie wiem, piszczenie, ale tam mówię, znowu papuga w tle się odzywa. I sorry, jakbyście słyszeli jakieś takie szturchnięcia, ponieważ trochę mikrofon przestawiałem. I nie wiedzieć czemu tutaj cały czas stoję, nie wiem co ten Spyro chciał tym osiągnąć. Ale tak czy siak, lecimy do naszego następnego poziomu, jakim jest Twilight Bulb Factory. Na czym polega Twilight Bulb Factory? To jest po prostu poziom, gdzie musimy, z tego co dobrze pamiętam, rozpalić żarówki, w sensie uruchomić żarówki. Będziemy musieli zdobyć klucz przede wszystkim, żeby dostać się do skrzynki. No i generalnie rozświetlić ten poziom, ponieważ Zachary, czyli główny, jakby to powiedzieć, gospodarz tego poziomu, bardzo by chciał, żebyśmy pozbyli się właśnie naelektryzowanych rajnoków, rozpalili żarówki te wielkie takie, no i przede wszystkim rozpalili te takie kołowrotki, co widzieliście przed chwilą. Zresztą ja za niedługo potraktuję to ogniem, tak więc nie musicie się niczego martwić, ponieważ zaraz będzie to uruchomione, jak zauważyliście teraz przy tej skrzyneczce. Tak więc to są mniej więcej nasze zadania na ten oto poziom, a ja idę dalej czytać pytanka od Mateo Gaming. Swoją drogą, muzyka, która leci, jest ok. Grafika poziomu też jest ok, tylko standard, kamera izometryczna i mamy 50 żyć. Bo ogólnie wiecie, nikt nic nie powiedział, że nie mogę tego robić w Let's Playu, więc postanowiłem sobie poza światami trochę grindować życia. Nie w samych poziomach, ale w samych światach. Tak więc nie spodziewajcie się jakichś cudów, ale też nie zdziwcie się, jak pod koniec Let's Playa, czyli w ostatnim odcinku, będę miał maksymalną ilość żyć, ponieważ no skoro nikt nic nie mówi, to czemu ja mam z tego nie korzystać? Przecież to nie jest cheat, przecież to jest legalne normalnie w grze. Skoro życie się respawnują, to czemu nie mam z tego korzystać? Tym bardziej, że ostatnie poziomy jak na taką grę z taką kamerą, no to niestety mogą być totalnym piekłem, a uwierzcie mi, że to może być wielkie ułatwienie
dla osób, co tak bardzo narzekają na to, że na przykład używam load state'ów, save state'ów, czy i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj był edyt, rzecz jasna. Dobra, przechodzimy do kolejnego pytania. Czy grałeś kiedyś w Spyro Shadow Legacy na Nintendo DS? Powiem ci, Mateo Gaming, tak całkiem szczerze. Oglądałem sobie właśnie Let's Play, chyba właśnie u Crystal Fisher też, bo chyba to też nagrywał. I co ja mogę sądzić? Czy mam jakieś zdanie o Shadow of Legacy, czy jakoś tak? Tak to się nazywa? Shadow of Legacy? Nie, Shadow Legacy. Więc moim skromnym zdaniem Shadow Legacy dam szansę tej gierce. Być może któregoś razu odpalę ją na jakimś streamie, być może odpalę ją na jakiejś serii Zagrajmy Wy, albo zrobię z tego jakąś, nie wiem, serię typu Pomidorowy Gra, bo równie dobrze mogę z tego nawet serię zrobić i nie musi być koniecznie to Let's Play, czyż nie? Mamy drugą wielką żarówkę rozpaloną i mamy kluczyk, który spowoduje, że otworzymy, a raczej w tej grze bardziej zniszczymy skrzynkę i wylecą z niej klejnoty. Klejnoty, które schował Grennor w sumie, no bo nie można powiedzieć, że Nasty Nork czy Czarodziejka, czy też Ripto. Ponieważ, no hej, tutaj głównym antagonistą jest Grendor, czyż nie? I tak wyglądają Rhinoki naelektryzowane, są po prostu one koloru żółtego i władają elektrycznością, czyli lepiej się do nich nie zbliżać, bo cię jeszcze porażą prądem. Idziemy do kolejnego pytanka. Która część Spyro Ery Universala lubisz najbardziej? Którą część Spyro Ery Universal? Czyli masz na myśli pewnie te gry, te Game Boyowe i PlayStation 2, ponieważ tam, wiecie, Enter the Dragonfly, z tego co wiem, Universal też odpowiadało za Enter the Dragonfly wraz z inną jakąś firmą. Nie pamiętam, jak ta firma w ogóle się nazywała, by the way, jeżeli chodzi o Enter the Dragonfly albo ATD. Co do tych gierek, to moim skromnym zdaniem, jeżeli chodzi o gry takie z kamerą izometryczną, Spyro, ponieważ jest takich gier, no troszeczkę, z tego co chyba z 3 aż. To jeżeli chodzi o jakby właśnie sagę Season Off, która jest w sumie dwugrową sagą, ponieważ no, bądźmy sobie szczerzy, mamy tylko Season of Ice i Season of Flame. Z tego co gdzieś usłyszałem, ale nie wiem czy to jest do końca prawda, były plany na trzecią sagę Season Off, czyli miał być Spyro 3 Season Off, coś tam, ale w ostateczności dlatego, że Spyro Season of Ice i Flame miały jakby taką, znaczy Flame miało lepszą opinię, jeżeli chodzi o odnośnie internautów, że internauci jednak faktycznie woleli Season of Flame, bo Season of Flame wprowadził pewne ciekawe smaczki, a Season of Ice jakby było tą czarną owcą tej sagi Season Off, to w ostateczności nie wydali trzeciej gry Spyro z dopiskiem Season Off, bo wiedzieliby, że byliby skazani na krach i najprawdopodobniej gra byłaby takim krapiszonem, że nikt nie chciałby w to coś grać. Ale co ja tam wiem, ja tylko wyrażam swoją opinię, nic więcej. Tak więc, którą część lubię, odpowiadając na twoje pytanie? Bardzo lubię Spyro 2 Season of Flame. Bardzo polecam zagrać sobie Spyro 2 Season of Flame, ponieważ wprowadza bardzo ciekawe zmiany. Moim zdaniem gameplay nie jest aż tak bardzo upierdliwy jak tutaj, ponieważ powtarzam raz jeszcze, ja mam takie odnoszę wrażenie właściwie, grając w Spyro Season of Ice, że Spyro ślizga się jakby był na lodzie. Jakby wszystkie te platformy i wszystkie te poziomy były w takiej fejkowej zimie, gdzie po prostu, wiecie, zamiast jakby perspektywy lodu, widzimy tylko jakby takie pseudo lód udekorowany w jakieś platformy. I tak ja się w sumie czuję grając w Season of Ice. Dosłownie i bez kitu. I tutaj z tego co wiem będę próbował dostać się na tą następną stronę. Znaczy na następną, na drugą stronę. Tak, ponieważ tutaj jest Rhinok naelektryzowany i tutaj chciałem bardzo mocno oczyścić teren, ponieważ albo żarówka, albo ten taki kołowrotek sprawi, że zostanę przeteleportowany z tego powodu, że będę już miał wszystkie zaliczone i podejrzewam, że to będzie piąta żarówka, ta taka wielka, co zasila poziom, więc najprawdopodobniej zaraz zostanę przeteleportowany, tylko tutaj będę musiał sobie oczyścić. I uratowaliśmy wróżkę o imieniu Sylwia. I przepraszam bardzo, że macie ucięty liczbę, w sensie uciętą liczbę, bo jak widzicie tam dwójka była ucięta. Dopiero teraz zwróciłem na to uwagę.
bardzo mocno za taki atut przepraszam i będę mocne postanowienie poprawy robił. I by the way, jak zauważyliście, zrobiłem glitcha, ponieważ zapaliłem piątą żarówkę i okazało się, że jest 4 zapalone. 4 zapalone, ponieważ nie wiedzieć czemu, ale przycisk A na klawiaturze mi się tak jakby za bardzo wcisnął i zapalił i przy okazji zgasił tą żarówę wielką. Taka trochę hashtag beka, nie powiem, że nie. I tutaj chyba będzie mi brakowało ostatnich 5 klejnotów, więc będę ich najprawdopodobniej szukał. No ale dobra, przejdźmy do kolejnego pytania. I ostatni kołowrotek został uruchomiony, czy nie wiem jak to się nazywa, albo wiatraczek. I uratowaliśmy wróżkę imieniu Map. Bardzo dziwne imię, po raz kolejny. Czy planujesz w przyszłości zrobić materiał o historii produkcji Spider-Man The Dragonfly? Jeśli coś takiego będzie mi podesłane lub nie wiem, zapytam się w nadzwyczajnym świecie Pixela odnośnie jakichś informacji o The Dragonfly, to być może coś takiego powstanie. Jej, mamy 400 na 400 klejnotów i jak widzicie, udało mi się dostać na samą górę z powiedzmy takiej średniej platformy, ponieważ Spyro użył swojego glide'u, po czym się jeszcze wybił, prawie jak na YouTubie XD. Zdobyłem dzięki temu 59 życie oraz ostatnią wróżkę, mimo że już jesteśmy w hubie. No i cóż, mamy 400 na 400 klejnotów w tamtym poziomie i wszystkie wróżki, czy tam chyba 6 na 6 to było. Robimy teraz Aqua Speedway. Coś takiego, to się chyba tak, Aqua Speedway się nazywał ten poziom. Miałem przed chwilą nazwę i kurde nie zauważyłem, ale ja jestem mongo. Dobra, w gruncie rzeczy zobaczę. Aqua Age Speedway, przepraszam najmocniej. Ponieważ wszystkie speedwaye w tej grze, nie wiedzieć czemu, mają nazwę Age. Bo wiecie, epoki i tak dalej. Tak więc trochę dziwna rzecz i poczekajcie, napiję się wody. No niestety, let's playerowi też może zaschnąć w gardle, tak więc musiałem się, że tak powiem, napić wody. No ale co do tego, ta gra ma w ogóle dziwny zwyczaj, żeby nazywać speedwaye z nazwami Age. Jakby to była jakaś, nie wiem, epoka kamienia łupanego czy coś takiego. Po prostu takie zadziwiające wręcz. No ale dobra, idziemy dalej, jeżeli chodzi o to. Tak więc w skrócie, możliwe, że coś takiego by powstało, ale musiałbym mieć materiały o Enter Dragonfly, ponieważ ja tak mocniutko o tej grze nie wiem zbyt wiele. Więc bardzo bym podziękował Pixelowi czy komukolwiek, jakby mi podesłał jakieś materiały co do Enter Dragonfly. I z chęcią bym może coś takiego kiedyś zrobił, jakąś taką pogadankę. Idąc dalej, czas na pytanie number 5. Inaczej ostatnie. Co sądzisz o Encore Mode w Sonic Mania Plus? Pozdrawiam serdecznie, ziom. Dziękuję ci Mateo za wszystkie 5 pytanek i swoją drogą skończyliśmy Aqua Age Speedway. Jej, Aqua Age Speedway został, że tak powiem, zaliczony. Mamy 67,1% gry, tak więc moi drodzy, zbliżamy się wielkiego finału tej otóż gierki, ponieważ następny odcinek to będzie ostatni odcinek włącznie z tym Dragonfly X. Ponieważ tak, Dragonfly X również pokażę w tym oto let's playu. Ponieważ sami wiecie, że planowałem tę grę jako ostatni odcinek zrobić na żywo, na live streamie i potem przesłać ewentualnie ten zapis na kanał w ramach skończenia tej serii. No ale jak widzicie, no zrobię to w ramach let's playa, ponieważ wiem, że wszyscy bardzo bylibyście na mnie źli, gdybym postąpił inaczej, a ja lubię się słuchać swoich widzów i wiem, że wy macie jakby siłę przebicia. Tak więc kontynuuję to jako odcinkowa seria, mimo co. Wiem, możecie być zadowoleni, bądź też nie. Ale dobra, w ostateczności, co sądzę o Encore Mode? Mateo, powiem tak, wiem, że to pytanie zadałeś wcześniej i nie wiedziałeś, czy zrobię jakby na ten temat streama. Ale polecam raz jeszcze zobaczyć cały zapis ze streama. Ponieważ tam wyraziłem swoją opinię. Mimo, że troszeczkę może się teraz zmienić, ponieważ powiem malutkie ale. Bo gadałem wczoraj na ten temat z Pixelem, na dobrą sprawę. I tak, stwierdziliśmy, że... Oj, przy okazji Jesse uratowałem. Ponieważ robimy poziom Roman City, ale o Roman City zaraz się wypowiem. I w sumie bardziej będę podzielał zdanie Pixela na temat tego poziomu. Zanim... potem się dowiecie, o co chodzi, odnośnie Roman City. Wracając do Encore Mode. Uważam, że Encore Mode jest dobre. Aczkolwiek... szkoda tylko, że ma bardzo minimalne zmiany, no bo nie zrozumcie mnie źle.
Rey i Mighty są bardzo spoko w Encore Mode, że fajnie, że te postacie powróciły, bo to są legendarne postacie, no. I Sega Sonic the Hedgehog chociażby, czy też kurde, jaka tam jeszcze była gierka poza Sega Sonic the Hedgehog, gdzie był Rey i Mighty? Było coś jeszcze. Nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie to są legendarne postacie, które moim zdaniem, no, bardzo się cieszę, że one powróciły jakby. A jeszcze Sonic the Fighters, dobra, Sonic the Fighters, przypomniało mi się. Tak czy siak, Sega Sonic the Hedgehog, Sonic the Fighters. Jeżeli coś tam pominąłem, to możecie mi napisać w komentarzu, ale tak. To są moim zdaniem legendarne postacie i bardzo się cieszę, że poszli wszyscy po rozum do głowy i przywrócili te postacie w Encore Mode. Ale co do tego, no to tak, co się zmieniło? Jeszcze tło poziomów się zmieniało, bo na przykład niektóre poziomy grały w takim późnym wieczorem albo popołudniem. Tak więc, poza tym, to te special stage, za którymi się wchodzi do przez checkpointy. No i te zwykłe special stage, nie pamiętam jak te zwykłe się nazywały, gdzie zdobywało się szmaragdy. No, które zostały, że tak powiem, utrudnione. Tak więc, jeśli mam być szczery, to aż tak dużo zmian nie zostało wprowadzonych, jeżeli chodzi o to. I udało się, że tak powiem, dupnąć tego złodzieja, przez co uratowaliśmy kije, jak taki samochód. No i dobra, w sumie przegadałem jakby twoje pytania, Mateo. Bardzo ci dziękuję serdecznie za pytanka. Nie musisz zadawać kolejnych, ponieważ muszę jeszcze odpowiedzieć na te pytania, które zadałeś pod odcinkiem drugim. Ale ja sobie wybiorę na ostatni odcinek. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. Teraz troszeczkę pogadamy o Roman City, zanim zacznę kolejnego użytkownika czytać. A mianowicie tak, Roman City jest to troszeczkę taki zgloryfikowany, o ile dobrego słowa i określiłem właściwie. Mam nadzieję, że w dobry sposób to określiłem, inaczej będę zły. Albo taka bardziej, nie wiem, przeróbka poziomu Sunny Villa ze Spyro 3, ponieważ zobaczcie na to, budowle są takie same jak Sunny Villa. Wrogowie praktycznie identyczni, to są po prostu rajnoki, którzy byli ubrani w takie rzymskie zbroje. Są tutaj ci złodzieje, a raczej jest jeden złodziej. Praktycznie te misie czy coś takiego na początku poziomu, ten taki miś w sumie z taką aureorą, albo w tym wiankiem. No to co ja tu mogę jeszcze powiedzieć? Praktycznie to jest kalka poziomu Sunny Villa, tylko że zrobiony na tryb Spyro Season of Ice. No bo bądźmy sobie szczerzy, ale tak to ten poziom wygląda. Wiadomo, tutaj występuje również woda, która niby była obecna w Sunny Villa, no ale bądźmy sobie szczerzy, tutaj ta woda jest tak strasznie zabójcza, ponieważ Spyro nie potrafi pływać, ponieważ nie wiem, nie nauczył się, bo w grach na Game Boya zwykle Spyro nie pływał, chyba że mamy do czynienia z, nie wiem, z Attack of Rhinox, nie wiem, może w Attack of Rhinox umiał pływać, nie mam zielonego pojęcia. Tak czy siak, uratujemy zaraz kolejną wróżkę, a nią będzie Nina, ale nie Cortex. I w tym wypadku mamy 70 wróżek do uratowania. Zadanie w tym poziomie jest następujące. Jak widzicie, mamy tutaj takie znicze, albo takie, nie wiem, w sumie korytka, gdzie jest tam po prostu wielka świeczka i musimy ją zapalić. Ponadto jeszcze musimy pokonać wszystkie rajnoki, unicestwić wazę. I co jeszcze musimy zrobić w tym poziomie poza tym? No to z tego co wiem, to chyba wszystko, ponieważ rajnoki, waza, rozpalenie, czyli to są jakby wszystkie zadania z tego odcinka, z tego poziomu, rzecz jasna. Tak więc, no, czy mamy coś skomplikowanego? Nie wydaje mi się. Przy okazji mamy kluczyk, który pozwoli jakby zniszczyć skrzynkę, z której wylecą klejnoty. I teraz waza postanowiła przeteleportować się tam. Tylko wiecie co jest najsmutniejsze? Że ta cutscenka krótka z tą wazą, to trzeba ją ręcznie wyłączać. Ona się nie wyłącza automatycznie, no ponieważ to byłoby bardzo złe. I tak, jak widzicie na początku poziomu była oto skrzynka, która była zablokowana. Wiadomo dlaczego, wiadomo z jakich powodów i jest ona na takiej malutkiej platformie. No dobra, skoro mamy tutaj już edyt, to nie pozostaje mi nic innego jak wypowiedzieć się na temat kolejnego użytkownika. A jest nim Jasiek Gaming. I tutaj zaczynamy z grubej rury, ponieważ fajne, że tak powiem, zadał tutaj trzy sugestie, bądź też i ten. Będę starał się po kolei odpowiadać tak jakby na pytania Mateo Gaming.
Tak więc jedziemy z koksem. No cóż, ja zadam 3 sugestie co do next odcinka. Pierwsze. Mam wrażenie, że Spyro Season of Ice miało być oryginalnie wydaną grą na konsolę PlayStation 2. Ale w ostateczności zrobili z tego wersję na GBA, ponieważ byłby zbyt wielkim klonem Spyro 1 oraz 2. Zważywszy na długość tej gry, gdzie ta gra jest troszkę krótsza od części pierwszej Spyro. Jeśli chodzi o ten pierwszy podpunkt, to powiem tak. Faktycznie, być może masz rację. Mogłoby to być, że gra byłaby takim klonem Spyro 1 i 2, chociaż dałbym tutaj jeszcze 3, bo Roman City nie jest zbyt oryginalnym poziomem i nie świeci za bardzo oryginalnością. Chyba że soundtrack, który jest nawet, ale nie powiem, że jest on wybitnie dobry, że będę go słuchał godzinami. Tak więc być może byłaby to kalka Spyro 1, 2 oraz 3, tylko że na konsolę PlayStation 2, bo wątpię, żeby to wyszło na PS1. Chociaż gry typu Harry Potter, i wiem, zanim powiecie, że co ty porównujesz, ale Harry Potter był z 2001 roku i jakoś wyszedł na PlayStation 1. Jakoś niektóre gry na PS1 jeszcze wychodziły do chyba tam 2003 czy 2004 roku, z tego co pamiętam. Tak więc, no być może ta gra by jeszcze zagościła na PlayStation 1 albo już by zagościła na PlayStation 2. Przy okazji pokonamy teraz tego Rhinoka i zostaliśmy przeteleportowani do kolejnego ziomka z tego poziomu, raczej kolejnego misia, i uratowaliśmy Dottie. Nie pamiętam, co to było za nawiązanie do jakiego imienia Dottie. Nie wiem, może jakaś postać z jakichś gier miała na imię Dottie, albo z jakichś bajek, albo filmów. Tak czy siak, idąc dalej, i przy okazji zniszczyliśmy wazę. I zaraz chyba zniszczymy po raz ostatni tą wazę i zostaniemy przeteleportowani do ostatniego misia, który, że tak powiem, dzięki czemu uratowaliśmy kolejnego misia z tego poziomu, a raczej burmistrza Leo żeśmy uratowali. I uratowaliśmy Sarę, bo wiecie, Sarach to jest Sara na imię, tak wiecie, takie imię. Mamy 6 na 6 wróżek i 300 na 300 klejnotów, więc Roman City mamy zaliczone standardowo jak każdy inny poziom w 100%. I mamy 71,4% gry. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Idąc dalej, jeśli chodzi o świat numer 2, który aktualnie był w odcinku, to powiem, że mam wrażenie, że ten świat miał być właśnie jako pierwszy, ale patrząc, że poziomy w tym świecie są trudniejsze niż w świecie numer 1, dlatego stąd ta zmiana. Powiem szczerze, że patrząc na komentarz jakby, przyznam szczerze, że być może jest i to racja. Zważywszy na to, że poziomy w świecie drugim kopały niemiłosiernie mi zadek, kiedy nagrywałem gameplay do tej wspaniałej otóż serii. Tak więc myślę, że Jasiek, masz tutaj 100% rację, aczkolwiek nie będę tutaj, że tak powiem, mówił, że 200 czy 300%, ponieważ wydaje mi się, że być może jest to takie 50 na 50. Oj, bardzo przepraszam za lekki kaszel. Dlaczego 100 wróżek do uratowania? Bo nie 102 XD. A prawda jest taka, że nie wiadomo z tego względu, ponieważ Universal ma bzika na punkcie 100 i wzwyż. No cóż, jeżeli chodzi o to, to tutaj się nie wypowiem, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, czy to prawda, czy nie. Więc powiedzmy sobie szczerze, że takie 50-50 to prawda. Tak więc, no, może i masz rację. Dziękuję ci, Jasiek, za zadanie tych, może nie 3 pytań, ale raczej takich 3 podkomentarzy, bo moim skromnym zdaniem fajnie, żeś się rozpisał i bardzo mocniutko doceniam. Moi drodzy, robimy teraz kolejny poziom. Jest to poziom o nazwie Time Machine Lab i jest on zarazem ostatnim poziomem w tym otóż odcinku, jeżeli chodzi o świat numer 3. I tak, to jest ten poziom, w którym to nasz profesor został, że tak powiem, przeteleportowany, ponieważ jak pamiętacie, on potrzebował, żebyśmy unicestwili wszystkie pszczoły z Honey Marsh, by on mógł swoją machiną czasu przeteleportować się tutaj, czyli do swojego laboratorium, bo bądźmy sobie szczerzy, no ale kto z nas by powiedział, że to jest jakieś inne laboratorium, skoro poziom ma nazwę Time Machine Lab. Muzyka, która leci w tle, jest taka sobie. Mamy 77 żyć i naszym głównym zadaniem w tym poziomie jest przede wszystkim unicestwienie wszystkich Rhinoków, czyli standard tych Rhinoków naelektryzowanych.
żebyśmy zebrali maluteńkie ołówki dla naszego profesora oraz żebyśmy z jakiegoś powodu mieli spowodować, żeby roztopiły się te takie wielkie ołówki. Tak więc to są nasze zadania na ten otóż poziom. Mam nadzieję, że coś takiego wam się podoba, że tłumaczę, powiedzmy, takie zadania z tych oto poziomów. Jeżeli chodzi o graficznie, jak ten poziom się prezentuje, ma jakiś potencjał, tyle mogę powiedzieć. Ma jakiś taki ukryty potencjał, aczkolwiek wiecie, jakie jest moje zdanie. Staram się jakieś pozytywy tutaj wyciągać, no ale czasami jest ciężko, niestety. Podłoże albo po prostu przepaść, jako widzicie, to jest jakby to było, nie wiem, jakby poziom brał udział, jakbyśmy byli we wnętrzu jakiegoś komputera. Bo bądźmy sobie szczerzy, ale to bardziej mi przypomina taką kartę graficzną. Nie wiem, kartę dźwiękową. Taka dyskietka w sumie zielona. Z czymś mi się to kojarzy, ale nie wiem z czym. Za cholerę nie wiem, z czym mi się to może skojarzyć. Dlatego dmucham na zimne i ewentualnie możecie mnie poprawić w komentarzach. Ogólnie bardzo ciekawe komentarze zostawiliście w odcinku drugim, ale sądzę, że myślę, tak w moim skromnym zdaniem, że zostawię to sobie na ostatni odcinek, bo tam wiem, że chyba Jennifer albo Julia, któraś z dziewczyn się rozpisała tak fajnie, nawet fajną teorię jedną dała, aczkolwiek to już wolę, że tak powiem, z Pikselem dojść do tego. Oczywiście Piksel zagości w ostatnim odcinku, tak więc możecie się na to przygotować, więc jeżeli tęskniliście za Pikselem w odcinkach, to tak, Piksel się pojawi, ponieważ ustaliliśmy sobie już razem i Piksel będzie dobrym jakby zapalnikiem na zakończenie tej serii, bo Piksel również... Poczekajcie chwilę. Przypnąłem sobie bardziej drzwi, nawet że jestem sam w domu i powinienem z reguły pilnować domofonu i tak dalej, ale mogę sobie lekko przymknąć, nikt mi nie zabroni, zresztą mi tak czy siak odcinek może nie dobiega ku końcowi, no ale widzicie sami po suwaku, że jednak wielkimi krokami zbliża się do końca. No więc tak, zostaje nam jeszcze świat numer 4, Dragonfly X i Season of Ice zostaje zaliczone. Kolejna gra do tej drogi, do Spyro Reignited Trilogy będzie, że tak powiem, zaliczona. Uratowaliśmy przed chwilą wróżkę, nie pamiętam jak miała na imię, wiem, że mogłem spoglądać. W sumie cały czas patrzę na podgląd, ale ja to tak szybko przewijałem, że często się gubię w tym wszystkim. Czy aby na pewno to dałem dobrze, czy tak dalej, wiecie, o co chodzi. Tutaj jest profesor po raz kolejny. Nie, podejrzewam, że to jest ostatni poziom, gdzie profesor występuje w poziomie, ale nie chcę jakby wam dawać, nie chcę, żebyście mieli, że to, co ja teraz powiem, to jest taki pewnik, bo to nie jest pewne. Może się okazać, że on gdzieś tam się jeszcze pojawi, ale wydaje mi się, że jest to ostatni poziom, gdzie sam profesor ugaszcza w samiuteńkim poziomie. Aha, może nie Rajnoki, ale jeszcze te roboty trzeba zniszczyć. Tak więc przepraszam najmocniej, jeżeli kogoś w błąd wprowadziłem. I zbieramy klejnociki. Tu przy okazji mamy jeszcze żeby... Kurde, brakuje mi słów. Widzicie, kurde, mam ostatnio jakieś problemy z wysławianiem się. To jest bardzo not cool. Ale musimy teraz unicestwić te króliki, co widzicie. No i tutaj mamy jakieś odłamki machiny dostępne w poziomie i zepsute telewizory lub monitory. Ciekawe, nie powiem, że nie. 79 żyć! Oh yeah! Magii, uratowaliśmy magii. Wiecie, jest taki w sumie taka przyprawa do rosołów czy tam zup magii, czy coś takiego. O, i tutaj sobie profesor, widzę, że liczył w pewien sposób, a raczej nie w pewien sposób, tylko w ogóle liczył sobie, no bo kurde, widać tablicę, jakieś działania matematyczne czy coś. Ten profesor to jednak mądry jest. No ale co się dziwić, w końcu ma imię profesor. Ale to mnie zawsze zastanawiało, jaką może mieć szczerze na imię? Czy to może być profesor, nie wiem, profesor Bear, profesor kurde Mouse, profesor kurde coś. A może to jest chamska parodia tego doktora House'a, tylko że profesor Mouse właśnie. Nie, dobra. Wszystkie Rajnoki zostały, że tak powiem, zabite, te z elektrycznością. Uratowaliśmy, kurde, zapomniałem jej imienia. Znowu po raz kolejny, za szybko przewijam. Przy okazji zdobyliśmy ostatni ołówek. Profesor się bardzo cieszy, ponieważ to są ołówki zagłady.
i po raz kolejny wylatuje tą maszyną z tego oto poziomu, a my uratowaliśmy Gladys, czy Gladys, nie wiem. Uratowaliśmy by the way 79 wróżek. Mamy 400 na 400 klejnotów i w tym oto pozytywnym akcentem skończyliśmy świat numer 3 na 100%, moi drodzy. Dokładnie tak, 77,1%. Mamy wszystkie poziomy z świata numer 3 zaliczone, czyli Sunrise Fairy Home. I będziemy się zbliżali do ostatniego odcinka, gdzie zaliczymy ostatni świat pod nazwą Summer Fairy Home. Mamy 79 żyć, co mnie bardzo cieszy, aczkolwiek tutaj był edyt i zaraz zobaczycie, że ta liczba troszeczkę się zwiększyła. Bianka oczywiście standardowo jest zadowolona i powiedziała, że udajemy się do ostatniego świata, gdzie tam czeka na nas Grendor, no i oczywiście jej książka, magiczna książka, która sprawiła, że Grendor ma teraz podwójny łeb. Mamy 85 żyć i witam was bardzo serdecznie w Summer Fairy Home, ale Summer Fairy Home zajmiemy się już w ostatnim odcinku z tej oto serii. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę serię i że jestem informatywny. Jeżeli tobie, drogi widzu, spodobał się odcinek, to możesz zostawić łapkę w górę. Oczywiście bardzo by mi na tym zależało i bardzo bym z tego powodu się cieszył. A jeżeli ty jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o różnych filmach na tym kanale, nie tylko let's playa. A my widzimy się w ostatnim odcinku ze Spyro Season of Ice i w kolejnych seriach. Tak więc tutaj był pomidor.pl, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie, cześć i udanych wakacji, moi drodzy, pa pa!